które właściwie mogą podpisać się pod tym filmem, dlatego że historia Solidarności przedstawiona w tym filmie, przedstawiona w książce pani Katarzyny Kaczorowskiej jest bliska nam wszystkim, mieszkańcom Zagłębia Miedziowego. Chciałbym przywitać wszystkich tych, którzy tworzyli pierwszą Solidarność, a wiem, że są obecni między innymi z nami. Pani Krystyna Sobierajska, bardzo serdecznie witam. Pan Antoni Wysocki. Wiesław Pawłowski. Witam również wszystkie te osoby, których nie mam na liście, ale którzy tworzyli Solidarność w Lubinie. 17 minęła rocznica pacyfikacji kopalni Rudna. 30-letnia rocznica. Mamy również 30-lecie wprowadzenia stanu wojennego. Myślę, że dzisiejsze spotkanie, które rozpoczniemy od krótkiej rozmowy z bohaterami tego filmu, a później będzie prezentacja filmowa, przybliży nam tak naprawdę tamten moment. I gorąco będę Państwa zachęcał do tego, abyście Państwo mogli również zabrać głos, abyśmy mogli przeprowadzić krótką dyskusję. Jest to pierwszy tego typu pokaz w Lubinie. Chcę też Państwu powiedzieć, że reżyser, pan Waldemar Krzystek, obiecał nam, że w momencie, kiedy będzie powstawał serial dotyczący 80 milionów, że wprowadzi wiele akcentów historii Solidarności Zagłębia Miedziowego, zarówno wydarzeń sierpnia 82 roku, jak również pacyfikacji Rudna, więc miejmy nadzieję, że także w takiej przystępnej formie filmu i serialu z tego filmu będziemy mieli okazję poszerzyć tak naprawdę wątek 80 milionów tej historii również o bardzo ważny sygnał historii Solidarności Zagłębia Miedziowego. Poprosić panią Kasię. Pani jest autorką książki, która w sposób dokumentalny opisuje pierwszą Solidarność, to zdarzenie kulminacyjne, jakim było wyjęcie 80 milionów z banku, które służyły później podziemnej Solidarności. Co panią skłoniło do tego, aby tą książkę napisać? Jakie były podstawowe problemy, na które się pani natknęła? Bo wiemy, że ta książka przecież kosztowała dużo pracy. Pani nie jest badaczem IPN-owskim, jest pani dziennikarką. Czy w niej jest więcej faktów, czy bardziej takiego kunsztu dziennikarskiego? Co do kunsztu się nie wypowiadam, to powinni ocenić czytelnicy. Co do faktów, tak. Ja nic nie zmyślam. Ja nie umiem wymyślać historii. Opieram się na materiałach źródłowych, na rozmowach z uczestnikami tych wydarzeń, którzy oczywiście, bo taka jest przypadłość ludzka, nie pamiętali wszystkiego, albo pamiętali inaczej niż to w rzeczywistości przebiegało, więc po to są dokumenty, po to są inni świadkowie, żeby weryfikować to, co oni mówią. A jak to się stało, że napisałam tę książkę? No dostałam propozycję, zadzwonił do mnie kolega Marcin Kurek. Spotkaliśmy się na Placu Stolnym we Wrocławiu i on mnie zapytał na kawie i na ciastku. I on mnie zapytał, czy ja bym chciała. No więc chciałam, bo to duża rzecz dla Wrocławia i duże wyzwanie dla dziennikarza i historia niezwykła. I myślę, że wyszło coś ciekawego, więc zapraszam Państwa, żeby się tu zmierzyć po prostu, takie rzeczy. Regionalnym patriotą, bo chcę powiedzieć, że stworzył Balado Zakaczawie, które miała swoją możliwość emisji w Teatrze Telewizji. Mała Moskwa, festiwalowy film znakomity o miłości w czasie radzieckiej jeszcze lednicy. A teraz 80 milionów. Skąd inspiracja? Bo dzisiaj chyba brakuje nam trochę tej najnowszej historii. Czy były trudności tak naprawdę w tym filmie i takiej jakby oceny historycznej, bo zdarzenia w Wrocławiu były zdarzeniami właściwie wyjątkowymi chyba w skali Europy. Czy pan jakby będzie dalej kontynuował ten trend poszukiwania tego, co może stanowić naszą tożsamość regionalną? To znaczy, to jest bardzo dużo pytań, bo tym jednym takim pytaniem było to było rozbudowane. Więc tak, to, że jestem związany z Dolnym Śląskiem, to nie jest dla nikogo czytelnica, to zawsze podkreśla na każdym kroku, nie urodziłem się na Wawelu, tylko się wychowałem w Legnicy. Więc jeżeli mam tam źródło fantastyczne, uważam, historii, pięknych ludzi, postaw, losów, to dlaczego mam z tego nie korzystać, tylko się wysilać na jakieś wydumane, czasami z pępka wysnute historie. Po prostu czerpię to ze swojego życia. A z drugiej strony wiem, że no, a kto inny ma to zrobić, jak nie ja? Ja się wychowałem, jak mówię teraz w mojej Moskwie,
dosłownie 200 metrów od ich kosza, ich znałem, to zrobiłem ten film. Teraz jeżeli mówimy o 80 milionach, no po prostu wszystko to wiedziałem, znałem, znałem tych... Proszę włączyć telefon. Czekam, aż koleżanka włączy. Przepraszam. To pani Kasia. Tak się stało, że po prostu jak Marcin Kurek, bo to była taka forma... Ja nie wiem, jak to rozumieć, bo mówię, jesteś już na tyle stary, że to wszystko już pamiętasz, a jeszcze na tyle młody, że jeszcze masz siłę, żeby zrobić film. Tak mi powiedział, no to... No, no rzeczywiście zgadza się, no po prostu, bo jeżeli znałem... Jeżeli mój przyjaciel z Legnicy, z mojej ławki, był kolegą Piniora, jeżeli znałem Frasyniuka z tamtych lat, to wszystko to wiedziałem, jak oni wtedy wyglądali, jak oni się zachowali, bo to dzisiaj... To jest Józef Kino, senator, poważny pan siedzi. No zawsze był dobrze ubrany, ale wielkowo dobrze. Ale wtedy miał 25 lat, no. To się dzisiaj wydaje niemożliwe. Ja też wiem, że mają 25 lat. I kiedyś też, jak oni uważali, jak to niemożliwe? Możliwe, zrobimy to. I to jest, i tego ducha takiej po prostu swobody, takiej, że nie ma ograniczeń, to zrobimy, to chciałem w tym filmie oddać. Oczywiście tu jest pani Krystyna, to ona również szybko się zaraz, jak zobaczy film, to zrozumie, że akcja na cmentarzu to nie była akcja Wrocławia, to była akcja w Legnicy na cmentarzu Armii Radzieckiej. Ja robiąc pewną pigułkę z tamtych czasów, po prostu połączyłem różne biografie. To jest tak samo jak Kuskowski, nie o tej wątku z żoną w szpitalu. To mój przyjaciel miał Andrzej, więc taką historię, więc też dołożyłem, bo chodziło, to jest film fabularny, więc ważniejsza była prawda tej emocji, postaw, pewnej odwagi, coś co było naprawdę piękne, to, że się już ludzie spotykali i jedni czyni drugich jeszcze lepszymi, bo tak jak Frasyniuk mówi, że jak przyjechała orkiestra i zagrała im przy zajezdni utwór symfoniczny, to pierwszy raz słyszał w ogóle muzykę po waszym życiu. Bo w czasie tego była Wądraczkowa, tam jak puszczali w Radio Węźle i Rosiewicz, to pierwszy raz słyszeli taką muzykę. Już ten koncert sprawił, że oni byli lepsi. Później przychodzi do niego wykształcony wszechstronnie Piniery i mówi, jak chcę być waszym skarbnikiem. I Władek Miłowany mówi, matko, to do mnie jako kierowcy przychodzi wykształcony człowiek, że chce być kierowcą. To znaczy, że dzieje się coś dobrego, bo różni ludzie z różnych jakby stron, z różnymi biografiami przychodzili, żeby wspólnie tworzyć pewne dobro. I to jest rzeczywiście ta pierwsza solidarność, czyli coś, co jest pięknego, niezwykłego, co jak wiecie, później gdzieś się rozmyło, gdzieś się podzieliło, upadło. My mamy, bo się odtwarzamy tamten czas, ten nic tej solidarności, żeby pokazać, żeby coś takiego na skalę światową pięknego zrobili, bo no to jest nasza historia i jak tego my nie zrobimy, to za chwileczkę rzeczywiście się okaże, to że ludzie w Europie, że spotykam się z ludźmi, że cała nowa Europa to tak właściwie był mur i film Kola, to jest Goodbye Lenin. Niemcy zrobili o murze, a Czesi zrobili Kole. A myśmy nie robili żadnych takich filmów. I przez to są te wszystkie takie braki wiedzy powszechnej, to film kształtuje. Świadomość ludzi. Dekarty wojny, trudno jest już robić film historyczny, w takim sensie, że odzwierciedlamy prawdę, rzeczywistość sprzed iluś tam lat. Raczej robimy kino po prostu, które się inspiruje tamtym czasem. I tak jak Bartek próbował powiedzieć generalnie o tamtym czasie, o swojej młodości gdzieś, tak ja też próbowałem coś z dzisiaj dać, zrozumieć i zobaczyłem w tym człowieku jakąś ponadczasową cechę, taką cechę wielkiego pragnienia posiadania i wielki talent do odnajdywania się w korporacyjnych strukturach. Co mam nadzieję, że dodaję takiego... Akurat w tamtym czasie to była korporacja esbecka. Więc tak próbowałem to uniwersalizować w tym sensie. Ja tylko może jeszcze... Powiem Państwu, a propos sensu robienia film historyczny. Jeszcze wiele lat temu, jak jeszcze byłem młodszy, jeszcze mi się chciało podróżować, spotkałem, byłem w Stanach Zjednoczonych i oficer po West Point chciał się spotkać. Nie wiedziałem, o co chodzi.
Mówi się, no dobra, chcę oficera amerykański, to się spotkam. I on mówi tak, ale mieliście dwie bitwy, matko. My się uczymy na historii wojskowości w West Point, o tych bitwach. No genialne powiem. Szczerze mówiąc, ja tak robię znowu dobrą minę. Nie wiem, o co chodzi. Bo mnie w szkole nie nauczyli. Jakie to są takie dwie bitwy powszechnie na całym świecie? Nie wiem, nie. No, jedną wygraliście 15 minut. Mistrzostwo świata. Boże, to jest taktyka. Genialna. Mi się matko wstydzi totalnie. Ja, Polak, nie wiem, 15 minut. Co, kurde, a to West Point wie. W Ameryce wiedzą. A on kiercho. 40-krotna przewaga Szwedów. I mistrzowskie pokazanie, co kiedyś uroku to co ma, jak pokazana pierwsze siły. Oni zobaczyli się, przestraszyli potem. No mistrzostwo. Druga oczywiście samo Sierra. 9 szkolerów ginie, 27 armat zdobytych, 3 linii obrony. Najlepsza jazda na świecie jakkolwiek była. I to mówią wszyscy. Od Bismarcka, wcześniej Napoleona to odbył korpus Bismarcka, po tych teraz oficerów z West Point. I mówię, słuchajcie, naprawdę nie umiemy widzieć swojej historii, nie umiemy o niej opowiadać. Obcy nam mówią, co myśmy zrobili, a my robimy takie oczy naprawdę, bo nas uczą, że klęska, płacz, łzy, kajdany dzwonią i tylko umierać. I jak pamiętam, że tak się wtedy zastosujemy się sobie, a tylko Boskwo, jak ten wpadł ten pomysł, że zrobił się, to jest właśnie przykład takiej kolejnej bitwy, o której trzeba powiedzieć. Tak, wymyślili to, ten młody człowiek, wtedy młody, wymyślili to. I zrobili to z kolegami po prostu. Zabezpieczamy, prawda? No w ten sposób udało się troszeczkę tam przedłużyć tę walkę opozycyjną. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że bardzo bym była zadowolona, gdybyście Państwo jeszcze poruszyli na przykład rolę Solidarności Walczącej w tym wszystkim, prawda? Bo to jest jakoś tak pomijane. Wszystko to, wszystko miało być w serialu niestety, ale... Ja tylko chciałem oczywiście bardzo podziękować, ma Pani rację OSW, bo mój przyjaciel Andrzej Mys, który i radio OSW nadawałem i inne rzeczy robiłem, ale to wszystko mówię w serialu, po prostu tego po prostu nie da się w jednym filmie. Ja się skupić na tym, co ci trzej muszkieterowie zrobili, a tylko Pani zauważyła jednego, że mam masę świetnych jeszcze tematów, które leżą po prostu odłogiem, ale to, znaczy ja jednym wszystkich filmów nie zrobię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.